ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotu Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli przed jest ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jakże pismo, że nie wody żywe, niech to płyną z jego wnętrza. A powiedział to duch, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Wstąpienia Ducha Świętego był dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania.
uroczystość zesłania Ducha Świętego przypomina nam to wielkie i ważne wydarzenie i skłania do postawienia pytania, a może kilka pytań. Czy modlimy się do Ducha Świętego? Czy korzystamy z Jego bogatych darów, pozwalających się na prowadzenie i uświęcenie nas? Czy poprzez udzielenie nam mądrości umiemy odrywać nasz umysł od rzeczy doczesnych i ukierunkować na wartości nieprzemijające i trwające wiecznie? Czy dane przez Ducha Świętego dar rozumu pomaga nam coraz lepiej odkrywać objawione przez Boga prawdy i nim żyć? Czy dar rady wspomaga pokonywaniu trudności życiowych i czy uczy nas pomnażania prawa Bożej na ziemi i otwierania się na dar zbawienia? Czy wykorzystujemy dar męstwa do życia Ewangelii i Bożych przykazań, nie oglądając się na cenę, jaką musimy za to niekiedy płacić? Czy dar umiejętności uznania nas do poprawnej oceny otaczającej nas rzeczywistości i do zachowania ustanowionej przez Boga hierarchii wartości? I dalej, czy dar pobożności pomaga nam czcić i miłować Boga i czynić zawsze to, co się Jemu podoba? I wreszcie, czy dar miłości Bożej powstrzymuje nas od obrażania Boga nie z bojaźni przed karą, ale z szacunku i miłości do Niego? Starajmy się być wierni Duchowi Świętemu. Starajmy się być poddani Jego natchnieniu. Przyzywajmy Go nieustannie w naszym życiu. Prośmy Go gorąco, aby odnowił w nas bogactwo tych darów, które otrzymaliśmy od Niego, przyjmując sakrament bierzmowania. Zakończmy nasze rozważanie piękną modlitwą. Bądźmy modlitwem, Duchu Święty, abym rozważał to, co święte. Bądź moją siłą, Duchu Święty, ażebym uczynił to, co święte. Bądź mym pragnieniem, Duchu Święty, abym ukochał to, co święte. Bądź moją mocą, Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte. Strzeż mi od złego, Duchu Święty, abym nie stracił tego,